Słoneczko nam teraz, akurat słoneczko wyszło, a my teraz czekamy za słoneczkiem. Żeby bardzo mało jest ostatnio. No niestety, nie możemy nawet sobie wyjść na taras. Dobrze, tak. A tak chcielibyśmy sobie wyjść na świeże powietrze. No ale... Ale my sobie troszeczkę basenem, nie? Tak, nadrobimy, nie? Bo tam jest saunie, sauny, czy internet. I tak samo w tym... Gdzie? W grocie solnej. Także trochę jodu, trochę sztucznych podczerwieni. Także tak, ale coś jest w tym, nie? Że się czujemy lepiej. Ładne grzyba, nie? Tak. No tak, dzisiaj teraz się wybieramy. Właśnie teraz... Zakupy zrobić w Kalince. Tak. No, jakie? Takie wiecie, ja na to mówię zakupy paznokciowe, bo mi się parę produktów pokończyło. No do właśnie. Paznokci, no i... Słuchajcie, w Bydgoszczy miałam takie swoje miejsce, takie już tam jest bardzo dużo punktów, także już mieliśmy wybrane, nie? Takie produkty i tu, a teraz cały czas szukam. No nie wiem. No zobaczę, co kupię. Pójdziemy. Bo nie ma w sumie takiego jednego sklepu, gdzie jest wszystko, wiecie. Jest jedna firma, drugiej nie ma. Ale w Bydgoszczy też tak szukałam, Kalinka, ale zawsze miałam te swoje firmy takie ulubione. Wiedziałam w jakim miejscu, tak, ich było dużo. Bo w sumie te Bydgoszczy jest bardzo duża, w każdym supermarkecie, w tych dużych galeriach, tak, supermarkety, galeria, punkty, no dobra, takie, to tak, to... Także na pewno zakupy paznokciowe będą, no i takie do domu też na pewno. Do domu coś kupuję, nie wiem, dzisiaj... ale może gdzieś my się jeszcze... Może zobaczymy, może się wybierzemy, zobaczymy jak czas. Nie? No jak czas, no jeszcze mamy nie? jedną wizytę, nie, taką. No tak, to może coś nagramy, słuchajcie, jak będziemy na... Jakieś przebitki. Jakieś przebitki, tak, jak gdzieś wyjdziemy dzisiejszego dnia. Bo Kalinka, co ty dzisiaj? No ja mam plan, no na razie jak się z wami tutaj rozstaniemy, no nie chciałam powiedzieć pożegnam, to na pewno w kuchni ogarnę jakiś obiad. I co? I wtedy może jeszcze coś nagram, zobaczę. Tak, no bo dzisiaj słuchajcie, tak i będziemy wam zdawać takie nasze krótkie relacje. Tak pokrótko dziewczyny. Dzisiaj co jedliśmy? Zupka. Przed basenem jabłuszko i ten sok z jabłuszek. Z rodzynkami. Tak. Gotowane, tak? Jedno z naszych ulubionych takich dań, nie? Tak. Przyjechaliśmy, to Szkalinka dla nas miała zupkę. Marchewkową. Ziarnem orkiszu, ale to smaczna. taka zupka krem, nie? Tak. No i taką garsteczkę wsypałaś. Tak. I wtedy blendujemy to wszystko, tak, że tego orkiszu nie ma, tylko on daje ten smak. I trochę zagęści, nie? Zupkę. No tak, to tak. Jeszcze planujemy barszczyk, nie? Chyba na kolację. Taki barszczyk też, wiecie co? Na przykład kiedyś mówiłam, że na przykład mamy beczko buraczków, ale swojskich, bo jeszcze mamy, nam się trochę swojskich jeszcze zostało. I też gotujemy, zagotowujemy wodę, sypiemy, tak, i potem blendujemy i smakujemy. Nie dodajemy nic, nie zaciągamy żadnego niczym, tłuszczu. Żadnego tłuszczu, tak. To na dzisiaj mamy taki... jadłospis. Dzisiaj jest taki nasz jadłospis, ale słuchajcie. My tych zupek jemy dużo. O ile zjedliśmy? Trzy porcje. To są takie szklanki. 220 ml. W jednej szklanki. No ale tak, trzeba. Mięsa nie ma. Śmietany nie ma. Oleju żadnych nie ma. To tak, że ten mózg też tak wysyła, potrzebuje troszeczkę więcej. Bardzo rozgrzewają. A propos, my czujemy potrzebę tego, że organizm chce też się ocieplić. Rozgrzewać, nie? Także... Słuchajcie, no tak, także to już wam powiedzieliśmy,
Tu się musimy wybrać. Jeszcze zobaczycie w trakcie. Po te zakupy, bo słuchajcie, mój paznokieć cały czas jeszcze nie jest zrobiony. Domaga się rekonstrukcji. A w ogóle to mam bardzo duże odrosty. Słuchajcie. W ogóle nasze paznokcie domagają się. Pańka była chora, nie mogła mi nic zrobić, a więc teraz musisz. Nie musisz, ale jak ale będziesz chciała. Tak, to na pewno będziesz chciała? Tak, no ja, no wiecie, wiecie, że ja uwielbiam robić paznokcie, a jak już wracam do sił, to tym bardziej. Tak, no to Kanika nam zrobi paznokcie, kiedy? Aha, w piątek. Kanika, to w tym tygodniu musisz tam zrobić. Muszę, bo w niedzielę no dobrze, was czeka. Dobrze, to jest niespodzianka. Tak, to a Kanika, na razie nie mówimy. A Kanika wszystko chce zaraz. No wiecie. Czu. Słuchajcie, no to tak, dziewczyny się wybierają na miasto, ja do kuchni. Słuchajcie, cały czas mamy wokół domu pracę, także tu się też nic nie zmienia. Tak, no ale wiecie co, jest postęp. Coraz bardziej widać, oj, nie? będzie. Mm-hmm. Pięknie, nie? Już tak, patrzymy, tak. Że jest ładnie, nie? Już nam się podoba. Już nam to się... pogody brakuje, nie? No. Żeby wyjść, nacieszyć się. No ale wiesz co, a może dzisiaj trochę nagramy, jak przyjedziemy z naszego wypadu. Zobaczymy. Może to zobaczymy, jak z pogodą. Co, właśnie, wiecie co, to by było fajnie, żebyście zobaczyli, co jest na przykład na dzisiaj, tak? I potem końcowy efekt. Mm-hmm. Ja myślę, żebyś potem puściła taką przebitkę, na przykład ja sama sobie chciałam zobaczyć, bo wiecie co, ja lubię oglądać teraz te filmiki, jak to wygląda w kamerze, nie? W kamerze, tak, bo to inaczej. Inaczej się odbiera, tak. Inaczej się ogląda, no tak samo jak ogląda... Chociaż teraz, wiesz, więcej tak fuk robili i nie wiem, czy to... No ale na przykład wejście już jest całe wykończone, no, nie? No tak. Całe niebo, jeszcze tą końcówkę trzeba ładnie ozdobić. Właśnie. No, że zresztą zobaczycie, co jeszcze... Tak. No. I też zobaczymy, jak pogoda, no bo jak będzie padać, to nie będzie. No nie. Ale nie będzie padać, chcielibyśmy... Ale nie padało. Będzie, a jeszcze nie wiecie, będzie, co? Nasze borówki, chciałam Wam powiedzieć, że... bardzo się zazieleniły i są takie naprawdę, że chyba ładne będziemy kształty. Chyba będziemy jeść. Smakować. Chyba deserek będzie w tym roku, co? No, ja już się nie mogę doczekać. Chociaż tak. A malinki jak myślicie? Może będą malinki. Może po jednym, no. Może trzy będą, no. Dobra. No. Trzy no. Będziemy. Właśnie trzy na pewno. Jak wisienka na torcie, na lodach. Chociaż po jednej. Tak, tylko nie wiem, trochę mnie niepokoi ta Bogusia, pigma. Kawałowiec, tak, ale ja myślę, że będzie dobrze. Musimy, tak? Jeszcze musimy dobrze go obejrzeć. Może on ma taki teraz swój okres. Przyjął się. Bo niby też miał, ale wiecie, może to była owoce mylna. Owoce miały być, nie? Owoce miały być, a może to była mylna informacja, nie? Bo no, tak wszystkie... Też się tak zdarza. No, musieliśmy choinkę wyrzucić, no, nie? Słuchajcie, tak, chcieliśmy mieć choinkę, bo mieliśmy choinkę. Żywą. Niby się przyjęła, nie? Tak. Ale teraz przy tych pracach ona nam... Bardzo sucha się zrobiła. Bardzo sucha i dzisiaj wyrzuciliśmy do bio. A słuchajcie, miała być żywa na rok 2019. Mhm. Miała nas cieszyć w tym roku. No i niestety nie będzie żywej. Ale Bogusia, może jeszcze. Bogusia mówi, że załatwi dla Kalinki. Może żywą. A nie na 100. Zobaczymy, jak będzie. No, może będzie. A co zrobimy w miejsce tej choinki? No, płażę. Już jest. Bo mieliśmy na zewnątrz, bo my mamy, wiecie co, na posesji, znaczy się przy posesji. Zaraz mamy jeszcze takie dla naszego dochodnika takie kwadraty do zagospodarowania. I to my o to mamy dbać, bo to jest do nas należy jeszcze, nie? Także tam mieliśmy płażaka, ale. W sumie nie zdają egzaminu, nie? W sumie tam coś. Zagubiony był, coś i on mnie tam. No nie wiem, czy tam w tym miejscu. Wiecie co, my dzisiaj Wam tam nakręcimy. Na w jednej części jest trawnik, a w drugiej części jest piasek. I teraz nie wiem. Co zrobić? Jak najdalej... Najlepiej by było kostkę brukową, ale to jest trochę drogi interes. Tak. Teraz się trochę naprawdę wzięliśmy tutaj za domek. No nie wiem. Ja myślałam na razie chociaż kamienie, Bogusia, takie. No, ja też myślałam o kamieniu. Tak, ale kamienie też są drogie. Mhm. Teraz tak, wysypiemy na trawę, brzydko będzie wyglądać. Nie na trawę, na ten piasek. Tylko na placek. A tamta trawka jeszcze niech jest, tylko ją ścinać. Mhm. Może tak. A słuchaj, kamienie nam się przydadzą, bo zawsze będziemy mogli nawet tutaj dekorować. Gdzieś dekorować. Bo to zawsze kamień dekoracyjny. Tylko, jest. Tak jak ci mówi, większą, my potrzebujemy większą ilość kamieni. I... To jest duży kwadrat. No, może dzisiaj będziemy... Ale mi się by najlepiej właśnie. Mi najlepiej podróż by się podobała. O, mi też, no ale to jest wyższa szkoła jazdy, bo później, no.
No zobaczymy może ile będzie kosztowało. Marzenia się spełniają. Słuchajcie. Może coś wytrafi? Nie teraz to później. A ja liczę jeszcze na kalinki z drapki, może coś potrafię. Tak. A dzisiaj właśnie kupiliśmy. Nie, ja wczoraj ci kupiłam. Tak, tak. Nowe, tak? Bo kalinka wygrała ostatnio. Ile 14 zł. Największa moja wygrana do tej pory. Tak, ja kupiłam jej za 16, ale kupiłam jej teraz takie inne. Całkowicie nowe. I ta druga? Czybik? Wingo. Wingo chyba. Wiecie co? Tą krzyżówkę już miałam zawsze kupić, nie? Bo kiedyś byliśmy z Bogusią. Tak, ale mówimy krzyżówka. Krzyżówka, co to za zdrapka? A teraz była przede mną taka pani w kiosku, bo ja chciałam odebrać te kalinki wygraną i chciałam coś kupić zaraz zdrapki, bo tak najlepiej je lokować. I ta pani mówi, że te krzyżówki to naprawdę wygrywają. Że nie wiedziała co wziąć. Pytała się tej ekspedientki i mówi, chyba krzyżówki wezmę, bo wygrywają. Ja mówię do tej naszej, do tej pani ekspedientki, wie pani co, to pani mi da te dwie krzyżówki, zobaczymy. A więc słuchajcie. W sobotę będzie drapane. Będzie tak, drapane. Na pewno. Tak, na pewno. Ale nie wiadomo, kiedy ten vlog będzie. Czyli Kalinka musi dobrze drapać. Słuchajcie, my mówimy o sobocie, ale wiecie, możecie go obejrzeć po sobocie albo przed. Ja ten vlog może być później. Tak, albo przed sobotą. Jak przed? No, makijaż już będzie w piątek. Jutro masz już nagrany vlog z dzisiejszego. No to na pewno to zobaczycie już po zdrapkach. No. Także będziecie vlog, widzieć, słuchajcie, że zawsze oglądacie jeden dzień do tyłu. Do tyłu, nie? Tak. Nie jesteśmy w stanie Wam tak na bieżąco, dzisiaj Kalinka wrzuca, nie? To także zawsze jest jeden dzień do tyłu, tak więc nie także wiem. Także obejrzycie już, może się uda, może się rzuca, ale nie, jedno, a jeszcze mamy, bo mamy tak. Dwie krzyżówki i dwie te Wingo. I słuchajcie, a krzyżówka dosyć długo trwa. Tak, więc nagramy to na dwa filmiki. Może jeden tylko zobaczycie, a ten drugi jeszcze będzie niespodzianka. Tak. No to nie, nic straconego. To dobrze. Słuchajcie, my znowu, ja nie wiem, czy wy nie czujecie, że moi kochani widzowie, że my za dużo rozmawiamy. Podobno widzowie piszą, że mogą jeszcze dużo. Chcecie nas słuchać? Dziękuję bardzo. Wiecie co? Jesteście bardzo mili. To na razie tak, bo jeszcze my jeszcze będziemy chcieli. Na pewno się będziecie widzieli, tak? Z widzami.